Na żywo z redakcji Faktu, to jest program Fact Life. Miłosz Plok, dzień dobry. Czy Polska powinna deportować Ukraińców? Taką propozycję zgłosił ostatnio jeden z najważniejszych polskich generałów i co ciekawe, zgadza się z nim prezydent Zełenski. W programie także o rozpoczynających się jutro wyzwaniach przed Komisję Wojskową. Aż 230 tysięcy Polaków ma dostać takie wyzwanie. Spróbujemy odpowiedzieć, co to oznacza, kogo dotyczy i czy jest to równoznaczne z poborem do wojska. Zapytam też, dlaczego aż 150 tysięcy dzieci w Polsce jest poza systemem, to znaczy nie chodzi do szkoły i właściwie nikt nie wie, co się z nimi dzieje. To jest program Fact Life. Jesteśmy na żywo na stronie głównej fakt.pl, ale także na naszych kanałach na socialach, czyli na YouTubie, na Facebooku oraz na Twitterze. I bardzo liczymy na Państwa komentarze. Proszę pisać, wyrażać swoje opinie w trakcie programu. Naprawdę bardzo nas interesuje Państwa zdanie. A moim gościem jest generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie. Dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Ukraińcy mają bardzo poważny problem, bo jeżeli chcą dalej bronić swojego kraju, to tak naprawdę nie mają kim. Oczywiście jest również problem z amunicją, o tym powiemy trochę później, ale chciałem pana zapytać o zdania, które pan wyraził w wywiadzie dla TOK FM i powiedział pan, że rządy powinny pomóc Kijowowi dokonać deportacji. Czy uważa pan, że Polacy, rozumiem, że chodzi tutaj głównie o mężczyzn, powinni zostać deportowani z Polski? Znaczy, ja nie użyłem słowa deportacja, ja użyłem słowa rekrutacja. Natomiast ja stwierdziłem, zresztą to jest mój pogląd, który wygłaszałem w roku ubiegłym, że od maja roku ubiegłego Ukraińcy mają problem ze sformowaniem nowych jednostek wojskowych, mają problem ze uzupełnieniem strat w jednostkach bojowych, w związku z tym nie mają możliwości szkolenia nowych żołnierzy, ponieważ ich nie ma. Mobilizacja w Ukrainie jest mało prawdopodobna z uwagi na to, że jeżeli by dokonano mobilizacji w Ukrainie, to by stanęła ukraińska gospodarka. W związku z tym wskazałem, że najlepszym sposobem na uzupełnienie potencjału osobowego armii ukraińskiej jest sięganie po tych, którzy udali się na migrację. Wskazałem, że sposobem na to jest inicjatywa Kijowa do rządu w Warszawie, w Berlinie, w Paryżu, żeby te rządy zawarły porozumienie z Ukrainą w zakresie rekrutacji na terenie tych krajów, czyli między innymi Polski, poprzez rekrutacyjne biuro ukraińskie, zgodnie z porozumieniami międzynarodowymi, rekrutowanie żołnierzy, znaczy potencjalnych żołnierzy w armii ukraińskiej, nawet ich szkolenie w Polsce. Deportacja jest to złe słowo i ono w zasadzie jest czymś, co się kojarzy z przymusem, czyli łapaniem. Nie wolno tego używać słowa, jest to niewłaściwe. Natomiast moim zdaniem rząd ukraiński powinien podjąć inicjatywy w stosunku do rządów państw zachodnich, żeby one na podstawie porozumień rządowych umożliwiły rekrutację spośród tych obywateli, którzy są na migracji, między innymi w Polsce. Jest to duży potencjał, po niego trzeba sięgać. Zresztą Ukraina nie ma wyjścia, jeżeli chce dalej wojnę prowadzić. No tak, ale pan mówi o, rozumiem, o chętnych, natomiast jak rozumiem, tych chętnych właśnie nie ma, bo średnia wieku teraz żołnierzy na froncie wynosi ponad 40 lat, chętnych brakuje nawet w samej Ukrainie. Rozumiem, że mówi pan o osobach, które mieszkają nie tylko w Polsce, ale właśnie na przykład w Niemczech, czy we Francji, w innych krajach europejskich. Natomiast jeżeli nie miałaby być to deportacja, a rekrutacja, to rozumiem, że powinno zostać ogłoszone ogłoszenie dla chętnych, tak? Ale czy myśli pan, że to jest realne, że Ukraińcy zgłoszą się na taką rekrutację? Ci mieszkający za granicą. Znaczy, dobre pytanie. Pan mówi o czymś, co my nazywamy patriotyzmem. Ja odwołam się do historii. Myśmy po przegranej kampanii wrześniowej w 1939 roku nasz premier rządu polskiego, generał Sikorski we Francji, zawarł porozumienie rząd z rządem francuskim, że rząd francuski odstąpił od powoływania emigrantów pośród emigracji polskiej we Francji do armii francuskiej, a zezwolił Sikorskiemu powoływać ich do armii polskiej i zgłosiło się prawie 80 tysięcy obywateli polskich, emigrantów z Francji do polskiej armii. Walczyli w 1940 roku przeciwko agresji niemieckiej. Zakładam, że wśród tych, którzy są na terenie Polski, Niemiec, czy gdziekolwiek indziej w Europie Zachodniej, są też i patrioci, którzy zgłoszą się do tej armii ukraińskiej, zgłoszą akces bycia żołnierzami armii ukraińskiej, bo jeżeli nie, no to w takim razie nie bardzo rozumiem ideę prowadzenia wojny przez żołnierskiego, skoro
tylko tą wojnę prowadzą ci, którzy są na froncie bez możliwości uzupełnienia strat, formowania nowych jednostek wojskowych i tak na dobrą sprawę utrzymania przez Zachód armii ukraińskiej. Zełenski powiedział parę tygodni temu w Tallinie, że ci, którzy opuścili Ukrainę, łamią zasadę mobilizacji i powinni wrócić do kraju i pomagać państwu. No ale to też jest tylko taka odezwa, prawda? No bo rozumiem, że on nie ma innych możliwości niż tylko apelowanie. Znaczy on ma możliwości, bo może rząd Kijowy wystąpić z inicjatywą do rządów państw zachodnich, między innymi do naszego rządu, szukać takich rozwiązań, które pozwolą dokonać rekrutacji wśród obywateli, którzy przebywają na migracji w Polsce. Ja uważam, że do tej pory nikt nie zrobił żadnego ruchu w tym zakresie, więc my w tej chwili mówimy o czymś, o czym zasadnie nie wiemy, a być może znajdą się tacy, którzy zgłoszą akcję zdobycia żołnierzami armii ukraińskiej. Czyli uważa pan, że to powinno się stać, tak? Że powinien taki proces zostać rozpoczęty oficjalnie? Jak najbardziej powinna być inicjatywa Kijowa. Ja to mówię od maja ubiegłego roku, natomiast nie wiem, z czego to wynika, że Kijów takiej inicjatywy nie podejmuje, ale moim zdaniem nie wynika to ze złej woli załużnego i dowódców wojskowych, a wynika to z barier, jakie stawiają politycy i parlament ukraiński w Kijowie. Z drugiej strony, wie pan, jak rozmawia się z Ukraińcami, nawet tymi mieszkającymi w Polsce, mężczyznami, sam słyszałem takie zdania, że po prostu nie chce być typowym mięsem armatnim. No i myślę, że nie trzeba się dziwić temu, tak, że ktoś nie chce iść na wojnę, po prostu zginąć. A czy wie pan co, to sobie zadaje pytanie, czy Ukraina ma istnieć? Skoro obywatele ukraińscy nie czują obowiązku wobec swojej ojczyzny, czyli generalnie skazują Ukrainę na likwidację jako państwa. Ja sobie nie wyobrażam, proszę pana, żebyśmy Polacy również myśleli podobnie jak Ukraińcy i ta narracja absolutnie dla mnie jest niewłaściwa i nie przekonuje, bo jeżeli Ukraińcy mówią o Ukrainie, o wolnej Ukrainie, o suwerennej Ukrainie, no to kto ma się za nim bić na tą Ukrainę, my? Niech się Ukraińcy biją, niech oni się deklarują do armii ukraińskiej, jeżeli natomiast nie chcą, to znaczy, że skazują Ukrainę jako państwo, które jest skazane na zagładę. Tego nie rozumiem. No tak, bo pan się tu odwołuje do patriotyzmu, ale z drugiej strony słyszał pan na pewno o skandalach korupcyjnych, które przetaczają się przez Ukrainę, no niestety od lat. Jeden z ostatnich głośniejszych, skradziono 1,5 miliarda hrywien na zakup amunicji, co jest bardzo istotne. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, na szczęście Służba Bezpieczeństwa Ukrainy to wykryła i poinformowała, że skradziono te 1,5 miliarda hrywien. Ja tylko powiem, że to jest około 40 milionów dolarów. One miały być przeznaczone z budżetu państwa na zakup amunicji dla armii ukraińskiej. Podejrzani to są pracownicy resortu obrony i kierownictwo firmy zbrojeniowej, te pieniądze gdzieś zostały transferowane na Bałkany. Jaki to jest sygnał właśnie dla osób, które miałyby walczyć za Ukrainę? Także dla Polski. To jest nie pierwszy sygnał, to jest problem, z którym się Ukraina nie może uporać. Zełenski 1,5 roku temu obiecywał, że zrobi porządek z korupcją, że wyczyści armię i polityków i oligarchów z zapędów korupcyjnych. Niestety Zełenski tego deklarował, nie zrobił z tym porządku i to mnie zastanawia, dlaczego Zełenski, który mówił o tym, że korupcja jest już 1,5 roku temu, to nie jest nowe zjawisko. To zjawisko jest permanentne. Amunicja nie dociera na front, wojsko nie ma czym walczyć. Pojawia się amunicja, która jest przedawana na Ukrainę lub dostarczana na Ukrainę, pojawia się w Afryce, w Sudanie. Wie pan, to mnie zastanawia, dlaczego tak się dzieje, kto za tym stoi, skoro Zełenski, jego aparat bezpieczeństwa nie ma na tym kontroli, to czym mają walczyć żołnierze Ukraińcy? Tym bardziej, że Zachód wyciszył. Żołnierze wprost mówią, bo przecież telewizje, media docierają na front, żołnierze wprost mówią nawet do kamery, że po prostu nie mamy czym walczyć, nawet jeżeli mamy sprzęt, no to nie mamy amunicji, tak? Są żołnierze ukraińscy są permanentnie okradani, nie tylko z amunicji, nie tylko z umundurowania, ale i z żywności. Proszę zobaczyć, jakie informacje pojawiają się, co pokazują żołnierze ukraińscy z frontu. I za tym stoją politycy, oligarchowie ukraińscy, którzy swoich żołnierzy okradają. I to jest problem Żeleńskiego. Dlaczego Żeleński sobie z tym nie poradził? Uważam, że to dla niego wyzwanie i moim zdaniem on przez to, że jest mało skuteczny, że nie potrafi się z tym uporać, to podważa jego wiarygodność i stąd te spory między nim a załużnym, który podważa i ma prawo do tego wiarygodność Żołnierskiego jako skutecznego prezydenta.
Te skandale korupcyjne co jakiś czas, tak jak pan mówi, docierają informacje o tych skandalach korupcyjnych na Ukrainie od lat do nas. Oprócz tego, tej sytuacji, o której mówiłem ostatnio, była też głośna sprawa, gdzie skradziono ponad 1 000 000 hrywien, które były przeznaczone na zakup kamizelek dla wojska, więc to też taka dość kontrowersyjna sprawa. I znalazłem taki sondaż, 78% Ukraińców, to jest prawie 80% Ukraińców, uważa, że prezydent Ukrainy, czyli Wołodymyr Zełenski, jest bezpośrednio odpowiedzialny za korupcję w rządzie i administracji wojskowej. Przeciwnego zdania jest tylko 18% respondentów. Trudno się nie zgodzić, to prawda, bo Zełenski miał 2 lata na to, żeby zrobić z tym porządek i nie zrobić z tym porządku. Więc zastanawiam się, jako żołnierz, który identyfikuje się z tymi żołnierzami, którzy na froncie walczą, identyfikuje się z dowódcami Załużnym, w tym, że ten prezydent moim zdaniem stracił twarz przez to właśnie, że żołnierze zawiedzeni są jego działaniem, żołnierze są oszukiwani i żołnierze mają tego świadomość. I naród ukraiński, który jest zdeterminowany w walce o suwerenność, wie o tym, że Zełenski raczej stoi po stronie tych, którzy oszukują wojsko, niż tych, którzy czyszczą państwo z tych, którzy okradają państwo i wojsko. Ale to bardzo mocne słowa. Pan mówi, że jeżeli powtórzmy to, pan mówi, że Zełenski stoi po stronie tych, którzy okradają państwo? Jestem żołnierzem, panie redaktorze, pan pyta żołnierza. Jeżeli żołnierzom moim brakowałoby amunicji i żywności, wiedzą, że są okradani, to gdzie są deklaracje Zełenskiego, że zrobi z tym porządek? Nie zrobi z tym porządku. To z kim trzeba zrobić porządek? No ale jak zrobić? Ale jak zrobić ten porządek? Bo teraz na przykład wybory na Ukrainie są raczej niemożliwe, prawda? To nie zależy, wie pan, to nie chodzi o wybory, tylko tu chodzi o to, żeby albo Zełenski podjął decyzję i identyfikuje się z tym, co robi armia, jestem z armią, albo jestem przeciwko tej armii, bo jeżeli on nie robi porządku ze złodziejami i z tymi, którzy są skorumpowani w Ukrainie, to znaczy, że nie jest sojusznikiem swojej armii, nie jest sojusznikiem swojego wojska i to jest najgorsza rzecz, która może mieć miejsce i najgorsza rzecz, która jest w świadomości tych żołnierzy, którzy walczą, giną na froncie. To jest rzecz niebywała i moim zdaniem Zełenski traci wiarygodność i wobec nas, bo przecież my wypruwamy się, my pomagamy Ukrainie, dajemy wszystko, co możemy. Wszyscy, cały Zachód daje, co tylko może, a oni wszystko to rozkradają i to na front nie dociera. Kto za tym stoi? Stoi aparat, którym rządzi Zełenski. Bardzo przepraszam. Ja nie atakuję Zełenskiego jako prezydenta, tylko mówię o skuteczności jego działania i zastanawiam się, kto za tym stoi, że on jest taki nieskuteczny. No jest tak dokładnie, jak pan mówi, czyli cała Europa, oczywiście również Stany Zjednoczone oddają właściwie co mają. Jeżeli chodzi o amunicję, to w Europie można powiedzieć, że oddajemy wszystko. Polska tutaj oczywiście również jest wśród tych krajów, które pomaga, a potem ta amunicja na przykład gdzieś tam ginie, jest odsprzedawana, nie wiem, na Bałkany czy w inne miejsca. Ale jeżeli pan pozwoli, jeszcze jedną rzecz dodam. Proszę zauważyć, że Zełenski cały czas apeluje o coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej. My dajemy coraz więcej, ale to ginie, to na front nie dociera. W związku z tym na dobrą sprawę on apeluje o coś, co jest przez jego ludzi prawdopodobnie sprzedawane, defraudowane. Nie wiem, zastanówmy się wszyscy w Europie Zachodniej, jak im pomóc, żeby to, co trafia na Ukrainę, nie ginęło, a trafiało tam, gdzie trafiać powinno. No ale czy da się to zrobić, coś takiego? No bo jak można pomagać Ukrainie bez władz Ukrainy, tak? Zgoda, to w takim razie niech Zełenski zrobi porządek, albo niech to nie idzie przez władze ukraińskie, a niech idzie przez armię. Niech to trafia bezpośrednio do jednostek wojskowych pod naszą pełną kontrolą. Czyli mówi pan, że można by było pomagać bezpośrednio armii ukraińskiej, a niejako omijać po prostu rząd, tak, ukraiński? Na pewno tak, na pewno nie wolno dać rządowi ukraińskiemu pieniędzy, bo one zostaną rozkradzione. Trzeba dać wszystko w naturze i musimy dopilnować, żeby to, co dajemy w naturze, trafiało do wojska. Chciałem pana jeszcze zapytać o informację, którą podał The Times, że NATO powinno teraz się przygotowywać na rosyjskie ataki rakietowe w Europie. I nie chodzi tutaj o ten plan, który wyciekł z Bundeswehry, że to miałoby być jakieś działania generalnie w krajach bałtyckich, ale The Times pisze, że Sojusz ostrzega teraz, że należy się przygotować na ewentualne rosyjskie ataki, które miałyby być miejsce w całej Europie. Myśli pan, że teraz to jest realne? Nie,
Rosja nie ma takiego potencjału, Rosjanie takiego czegoś na pewno nie zrobią. Proszę zauważyć, że Rosjanie w tej chwili walczą tymi siłami, które na froncie z Ukrainą mają i oni nie mają już odwodów strategicznych. Bo żeby móc zaczynać wojnę z NATO, trzeba mieć odwody strategiczne. Oni mają w tej chwili na dobrą sprawę rozwinięte 2-3 armie, które na dobrą sprawę są w tej chwili niegotowe do działania. A zatem moim zdaniem Ukraińcy wiążą armię rosyjską. Armia rosyjska nie ma potencjału, żeby kogokolwiek na to w tej chwili zaatakować. I ja to wykluczam. I jeżeli Rosja odtworzy zdolność bojową na takim poziomie, żeby mogła kogokolwiek zaatakować, to nie będzie to wcześniej jak za kilka lat. Bild ma takie informacje, które moim zdaniem raczej mają zmobilizować polityków niemieckich do tego, żeby pomagali armii. A druga rzecz, ci, którzy mówią o tym, że Europa będzie obiektem ataków rakietowych, to mówią o tym, że to będzie trzecia wojna światowa. Nie, to jest moim zdaniem nieporozumienie i Rosjan na razie na to póki co nie stać, ponieważ ta wojna, którą by wywołali Rosjanie z NATO, byłaby końcem Rosji, ponieważ ta wojna byłaby długotrwałą, która by zniszczyła potencjał Rosji i armii rosyjskiej. Ale ataki, na przykład cyberataki na kraje bałtyckie, według pana są możliwe? Tak, oczywiście tak, bo to jest wojna hybrydowa i ona ma miejsce w stosunku do Polski. Oczywiście również ta wojna ma miejsce w stosunku do państw bałtyckich. Moim zdaniem ani NATO, ani Unia Europejska nie ma strategii, jak walczyć z wojną hybrydową. I to jest właśnie ta pięta achillesowa NATO i Unii Europejskiej, że my nie potrafimy sobie poradzić z wojną hybrydową, którą nam funduje Rosja, która wcale nie angażuje w to potencjału militarnego, a jednak szturmuje nasze granice, których my plunujemy płotem, wojskiem i wszystkim i ogromnym potencjałem, który na dobrą sprawę angażują Rosjanie bez wielkiego wysiłku. No właśnie, zastępczyni redaktora naczelnego Gazety Wyborczej Aleksandra Sobczyk zwróciła się do polskiego rządu o zajęcie się na poważnie rosyjskimi działaniami propagandowymi w mediach społecznościowych. I pisze tutaj, że nie można z tym czekać. Wiosną mamy wybory samorządowe, potem europejskie, a Rosja na pewno będzie chciała wziąć udział także w naszej kampanii wyborczej. Czyli to też oczywiście jest... Tak. My tą wojnę informacyjną, panie redaktorze, z Rosją przegrywamy. Mówimy o tym wojskowi, mówimy o tym od lat, że my nie mamy w tej chwili kontrpropagandy, czyli my nie mamy strategii prowadzenia wojny informacyjnej w stosunku do Rosji. Rosja nas atakuje, Rosja nas poniewiera wszędzie, gdzie tylko może, i na scenie politycznej, i ekonomicznie, propagandowo, czyli generalnie wygrywa wojnę informacyjną przeciwko nam, Polsce, Unii Europejskiej i NATO, a my nie potrafimy ich, że tak powiem, kontratakować naszą wojną informacyjną, ale to wynika z tego, że u nas nie ma po pierwsze świadomości tego zagrożenia wojną informacyjną, po drugie nasze media są często pasami transmisyjnymi przekazywanych informacji, które nam wysyła specjalnie propaganda rosyjska i po trzecie nie mamy u nas filtrów, które by pozwoliły te informacje cedzić, odróżniać je od prawdziwych, od tych fałszywych. I to jest nasza niestety słabość. Panie generale, i na koniec chciałem pana zapytać o to, co od jutra się zacznie, czyli 230 tysięcy Polaków dostanie wezwanie przed komisję wojskową, w tym również kobiety oraz 60-latkowi. I chciałem pana zapytać, czy to jest dobra decyzja, bo ważna informacja jest taka, że to była jeszcze decyzja poprzedniego ministra obrony narodowej, ale aktualny ją podtrzymał. Generalnie ja uważam, że my nie mamy pomysłu na budowanie zasobów rezerw osobowych. Sięgają po rozwiązania, które są moim zdaniem nieefektywne, bo nam chodzi o to, żeby zbudować potencjał żołnierzy rezerwy, którzy będą wysoce wyspecjalizowanymi żołnierzami rezerwy. Nam potrzeba wyszkolonych czołgistów, nam potrzeba wyszkolonych artylerzystów, nam potrzeba wyszkolonych piechocińców też i innych żołnierzy, innych specjalności wojskowych, ale wyszkolenie takiego specjalisty to trwa kilkanaście miesięcy, a nie kilka dni, więc nie wiem, nie bardzo wiem, jaka jest intencja, jakie jest przesłanie w tym powołaniu tych rezerwistów, którzy na dobrą sprawę po kilku dniach odchodzą do rezerwy, zdejmują mundur i w zasadzie nadal nie potrafią, czy może nadal nie spełniają wymogów wysoko wykwalifikowanych specjalistów wojskowych. To jest marnowanie czasu i pieniędzy. Skupmy się na zbudowaniu nowego systemu szkolenia rezerw opartego o naszą wiedzę, jeśli chodzi o warunki ekonomiczne w Polsce, warunki socjologiczne, wiele innych czynników, które moim zdaniem powinny być uwzględnione przy opracowaniu nowego
systemu szkolenia i przygotowania rezerw osobowych na potrzeby wojny. I na tym się powinniśmy skupić. A brać do armii 60-latków, to tak nie bardzo wiem po co, wie pan chyba, że do owiarania ziemniaków, to tak. Ale to trzeba się zastanowić, zweryfikować swoje zamiary, bo jeżeli my tego nie zrobimy, to zmarnujemy czas, pieniądze, potencjał ludzki i powiem szczerze, nie uzyskamy przez to potencjału do armii. Rozumiem. Dziękuję panu serdecznie za te wyjaśnienia i za to, że znalazł pan dla nas czas. Moim gościem był generał Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Spokoju życzę. Ja też życzę wszystkim spokoju, ale przed nami jeszcze rozmowa z drugim gościem. Witam pana Mirosława Skórkę, prezesa Związku Ukraińców w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam panie prezesie. Chciałbym pana, z panem porozmawiać częściowo o tych rzeczach, o tych tematach, o których rozmawiałem przed chwileczką z panem generałem, bo pojawiła się taki pomysł w związku z tym, że na pewno doskonale pan wie, że Ukraińcom po prostu brakuje ludzi na froncie, aby zmobilizować, czy też właśnie pojawiły się takie określenia, deportować część Ukraińców mieszkających w Europie do Ukrainy. Co pan sądzi na ten temat? Nie jest to dobry pomysł. Ja rozumiem intencje władzy ukraińskiej, że chcieliby, aby jak najwięcej Ukraińców wróciło. Natomiast potencjał wojskowy, o którym tutaj przed chwilą wspominał pan generał Skrzypczak, ludzi, którzy uciekają od wojny, jest raczej niski. I liczyć na to, że z tych ludzi zrobimy dobrych żołnierzy, to jest chyba trochę nie bezzasadne. Faktem jest, że sporo Ukraińców z Ukrainy uciekło, w tym również osób, które powinny zostać w kraju i być w gotowości do tego, żeby zostać zmobilizowanymi. Ci ludzie są poza granicami, ci ludzie otrzymali różny status legalności pobytu poza Ukrainą, czyli albo mają ochronę tymczasową, albo jakąś inną formę legalizacji pobytu. Oczywiście kraje unijne czy kraje sąsiadujące z Ukrainą mogą wprowadzić takie zmiany, które jakby zdelegalizują ich pobyt, co powinno spowodować, że ci ludzie zaczną przemieszczać się w kierunku innych krajów, niekoniecznie będzie to Ukraina. Być może jakieś inne kraje się pojawią. Czyli to mogłoby przynieść taki skutek, że po prostu Ukraińcy przemieściliby się do innych krajów, ale nie koniecznie wróciliby do Ukrainy, dokładnie, tak? Dokładnie, dlatego że my nie możemy deportować ludzi. Deportacja z kraju jest karą za przestępstwa i może być dokonana w wyniku wyroku sądowego. Natomiast my możemy pozbawić te osoby statusu legalności, czy ich pobyt zdelegalizować, czy określić, że oni nie przebywają nad naszym terytorium legalnie i te osoby w takim razie wyjadą, mogą wyjechać do krajów, które nie są członkami Unii Europejskiej, na przykład w Europie, takich państw jest jeszcze kilka i oni mogą się tam osiedlić. I niekoniecznie muszą wracać na Ukrainę. To, że ci ludzie mogliby i powinni wrócić na Ukrainę, powinno być rezultatem raczej procesu, jak powiedział, przemyślanego werbunku i pewnego zachęcenia te osoby, które mogą stanowić potencjał militarny czy wojskowy ważny dla Ukrainy, na przykład w formie zaproponowania ciekawych kontraktów, czy włączenia ich do armii, niekoniecznie jako żołnierze, ale jako siły wspierające, albo też stworzenia dobrych warunków do prowadzenia biznesu w Ukrainie, bo wojna wygrywa się też podatkami, które się płaci na rzecz armii. No tak, bo prezydent Zełenski mówił o tym w Davos, mówił o tym ostatnio też w Tallinie, że tak naprawdę te osoby, które właśnie opuściły Ukrainę, łamią zasady mobilizacji i powinni wrócić i pomagać państwu, ale dodawał, że oczywiście nie chodzi tutaj tylko o to, żeby wrócili na front, tylko właśnie po prostu Ukraina ich potrzebuje w kraju, tak? No dobrze, ale co z tym zrobić? No bo chyba pan ma świadomość tego, że jednak jest za mało Ukraińców, no szczególnie na froncie, ale nie tylko, jak teraz powiedzieliśmy, no, którzy sami po prostu nie chcą wracać, a jak pan powiedział, deportacja no, jest bardzo skomplikowanym i często niemożliwym procesem. Jest niemożliwym procesem w takiej skali. To, co może zachęcić Ukraińców do powrotu, tak jak mówię, to jest normalizacja sytuacji ekonomicznej, duże wsparcie dla ludzi, którzy zaczną prowadzić biznes, wracają i otrzymują pewną elastyczność możliwości wyjazdu z Ukrainy.
Czyli de facto wydaje mi się, że to, co może poprawić sytuację, to jest pewna liberalizacja możliwości wyjazdu tych ludzi. Czyli stworzenie dla nich pewnych gwarancji, że na przykład w ramach funkcjonowania biznesu oni będą mogli wyjeżdżać z Ukrainy i swobodnie do Ukrainy wracać, czy swobodniej wracać do Ukrainy. Czyli żeby się nie obawiali, że jeżeli teraz pojadą na Ukrainę, to już nie wyjadą stamtąd, tak? Tak, że Ukraina nie będzie traktowana jako więzienie, do którego wracają, potem stamtąd już nie wyjdą. Bo to dla przykład dla prowadzenia biznesu jest dosyć ważne. I wydaje mi się, że stworzenie takiego przemyślanego systemu wsparcia, ale też jakby rozumienia, że zaangażowanie tych ludzi i wprowadzenie działalności gospodarczej, biznesu jest ważne dla Ukrainy, bo płacenie, płacenie podatków Ukrainie dzisiaj jest istotnym elementem wojny, to może być element zachęcający i, ja bym powiedział, normalizujący sytuację. I to ja bym raczej szukał rozwiązań idących w tym kierunku. Jest pan prezesem Związku Ukraińców w Polsce, dlatego myślę, że to jest dobre pytanie właśnie do pana. Jak pan rozmawia z Ukraińcami w Polsce, to dlaczego oni nie chcą wracać? Te osoby, które nie chcą wracać, a tu się pojawiły po 24 lutego. Tak. Bo musimy pamiętać, że my mamy w Polsce społeczność ukraińską bardzo różną, o różnej genezie. Oczywiście. Mamy społeczność mniejszości głównie... narodowej, która tutaj jest od dawna. Mamy społeczność migrancką, która tu pojawiła się do pełnowymiarowej wojny, agresji Rosji na Ukrainę. I mamy społeczność ludzi, uchodźców, którzy tu się pojawili po 24. Tak mówiąc w dużym skrócie. Tak, ale wie pan, przed chwileczką, jak rozmawiałem z panem generałem Skrzypczakiem, no on ewidentnie mówił, że tutaj należałoby się odwoływać do patriotyzmu po prostu, tak? Czyli że to są osoby, które powinny czuć, że chcą bronić swojego kraju. Czyli myślę, że ma pan rację oczywiście, że trzeba rozróżnić Ukraińców, którzy w różnych latach przyjeżdżali do Polski, ale rozumiem też, że ten patriotyzm może się przejawiać wśród różnych osób, tak? Tych, którzy mieszkają u nas bardzo długo, albo tych, które są na przykład od 2 lat. I wracam do tego pytania właśnie, czyli co pan słyszy, dlaczego jednak nie chcą wracać? Czy to jest ta kwestia tego więzienia? Jeżeli chodzi o osoby uchodźce, sporo z nich to są osoby, które tutaj pojawiły się z terytoriów, które są albo w tej chwili teatrem działań wojennych, albo są zniszczone, albo nie mają po prostu gdzie wracać. I na razie perspektywa odbudowy, perspektywa normalizacji życia dla nich jest jakby trochę poza horyzontem widoczności. Czyli to trochę są osoby, które po prostu nie mają domu, nie mają pracy, nie mają gdzie wracać. Ani nie mają specjalnej perspektywy. Naprawdę jest spory problem z bezrobociem w Ukrainie, zwłaszcza na tych terytoriach przyfrontowych, czy nie bardzo oddalonych od frontu. Na przykład takie miasta jak Zaporoże, Charków, Dnipro, jest rzeczywiście duży problem z zatrudnieniem i znalezieniem odpowiedniego miejsca pracy. Ci ludzie mogą się osiedlać na zachodnich terytoriach czy w centralnej Ukrainie, ale to są ciągle terytoria dla nich nowe, czyli muszą co prawda we własnym kraju, ale jednak wśród innych, czasami obcych ludzi. I to nie jest komfortowe. I to jest też jeden z tych warunków, uwarunkowań obiektywnych. Trwająca wojna, ostrzeliwania, rakiety, które spadają na Charków prawie każdego dnia, powodują, że to miasto nie jest bezpieczne. Ja znam wiele osób, które zupełnie niedawno zdecydowały się na wyjazd z tych miast, tylko dlatego, że dzieci nie wytrzymują na przykład ostrzałów i ciągłych wybuchów. Ja myślę, że my nie mamy do końca świadomości faktu, jak się żyje w mieście, do którego ciągle przelatują rakiety. Bogu dzięki nie mamy takiego doświadczenia, ale ci ludzie mają takie doświadczenia albo wiedzą o takim doświadczeniu, ponieważ ich bliscy żyją, a oni mają bardzo bliskie kontakty poprzez sieci społecznościowe i ciągłe kontakty telefoniczne. Ja myślę, że to jest ten wątek psychologiczny, który musimy brać pod uwagę. Natomiast jeżeli mówimy o kwestii... Ale muszę przepraszam pana, bo panie prezesie, no tutaj myślę, że nikomu nie przychodzi do głowy, żeby deportować, czy też po prostu relokować, jakkolwiek to teraz nazwiemy, osoby z tych miejsc, które są objęte największymi teraz atakami zbrojnymi Rosji, czy też po prostu osoby, które tam nie mają domu. Raczej tutaj mówimy o osobach, które wyjechały, jak pan wie, często także, no trzeba przyznać szczerze, tak, za łapówki i takie, które nie powinny opuścić Ukrainę. I bardziej pytam o takie osoby, które no, są w sile wieku, jak tutaj czytamy, większość jednak mężczyzn na froncie to są osoby powyżej 40 roku życia. No chyba wiadomo, że przydałoby się też trochę tych młodszych osób.
Skład osobowy armii ukraińskiej osoby ponad w wieku 40 lat nie jest rezultatem tylko tego, że nie ma młodszych, bo też są ludzie młodzi i są młodsi, którzy są w dyspozycji armii ukraińskiej, oni albo się szkolą, albo będą szkoleni. To nie jest tak, że tam są wyłącznie 40-latkowie tylko dlatego, że nie ma kogo innego. To nie jest tak do końca. To jest też wynik tego, że ta generacja ludzi to są ludzie, którzy mają dosyć duże kompetencje profesjonalne, jako ludzie o kompetencjach technicznych, kierowcy i tak dalej. Są przeszkoleni po prostu, tak? Są przeszkoleni po prostu. Mhm. Ja jeżdżę w Ukrainę dosyć często i chodzę po miastach ukraińskich, widzę młodych ludzi, którzy tam są, uczą się, pracują, są w wieku poborowym, w wieku 20 kilku lat i generalnie deklarują, że mogą być wezwani do wojska, ale ciągle wojska nie są, czy ciągle jeszcze w tym wojsku nie są. Także natomiast te osoby, które uciekły z Ukrainy, i trzeba tu bardzo dokładnie powiedzieć, że uciekły, czyli na przykład dały jakieś łapówki, to są osoby, które generalnie nie chcą brać udziału w wojnie, co nie znaczy, że jest to wynik, że tak powiem, ich zdrady, tylko raczej jest faktem, że na przykład nie widzą siebie w armii, czy nie widzą siebie w kamaszach wojskowych, w okopach. Natomiast ja znam środowisko ludzi, przedsiębiorców ukraińskich w Polsce dosyć sporo, którzy są bardzo zaangażowani w pomoc swoim kolegom w wojnie. I oni kupują bardzo dużo samochodów, oni kupują wyposażenie, oni kupują drony, oni pomagają pieniędzmi i rodzinom i żołnierzom walczącym. I ja jestem sam świadkiem ogromnej fali pomocy, która idzie właśnie od tych ludzi, od ukraińskiej migracji, która jest w Polsce, i to tej uchodźczej, i to tej wcześniejszej, która tutaj pracuje i przekazuje naprawdę dużo pomocy bezpośrednio ukraińskiej armii i Ukraińcom w tych strefach walki. Także z tym ten patriotyzm nie mierzy się tylko faktem, że człowiek jest gotowy wejść w buty i rozumiem. No tak, można pomagać w różny sposób, oczywiście. Być może faktycznie trochę za mało się o tym mówi, ale dobrze, że pan teraz to zauważa. Chciałem pana zapytać o korupcję, która no niestety przetacza się przez Ukrainę, a jest faktycznie daje taki chyba trochę zły sygnał dla krajów, które miałyby pomagać. Ostatni skandal korupcyjny, gdzie skradziono 1,5 miliarda hrywien na zakup amunicji dla wojska. Jak wiadomo, amunicja jest teraz bardzo potrzebna. Czy też wcześniej zdefraudowano ponad 1 milion hrywien na kontrakcie zakupowym kamizelek dla wojska. I sondaż, który też cytowałem wcześniej panu generałowi, 78% Ukraińców uważa, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest bezpośrednio odpowiedzialny za korupcję w rządzie. Czy pan myśli, że coś można z tym zrobić? Tak. Ja myślę, że można z tym zrobić. Ja chcę przypomnieć jedną rzecz, że to, o czym my mówimy w tej chwili, to jest zjawisko, które się nie zaczęło niedawno. To jest zjawisko, które w Ukrainie trwa od wielu lat. Mniej więcej rok temu... Zgadzam się z panem, ale pewnie pan też musi zgodzić się ze mną, że w trakcie, kiedy trwa wojna i większość krajów faktycznie robi wszystko, żeby pomóc Ukrainie, no to tego typu sygnały są bardzo niebezpieczne, tak? No bo one jednak zniechęcają do pomagania. No przyzna pan, tak? Jeżeli jakiś kraj ma oddać całą swoją amunicję, a potem się dowiaduje, że pieniądze zostały zdefraudowane przez urzędników ukraińskich, no to faktycznie trudno jest potem zachęcać do pomocy, czy też nawet sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie wiemy, że będzie w listopadzie będą wybory, jeżeli wygra Donald Trump, może być trochę gorzej z pomocą, prawda? Ja się z panem zgadzam, że korupcja jest zjawiskiem, które jest tak samo groźne dla Ukrainy, jak agresja rosyjska. Chcę przypomnieć tylko jednej kwestii. O tych dwóch przypadkach korupcyjnych, o których pan mówi, trzeba bardzo wyraźnie mówić, że były to pieniądze, które zostały zdefraudowane na zakup, były przeznaczone na zakup amunicji i ta amunicja do Ukrainy nie dotarła, nie została kupiona. Natomiast amunicja, która do Ukrainy jedzie, jest używana przez armię ukraińską. Bo tej amunicji nie da się z Ukrainy wywieźć, a nie sprzedać. Ona po prostu jedzie na front i jest używana na froncie. Raporty, które przedstawiali amerykańscy eksperci, którzy oceniali wykorzystanie amerykańskiej pomocy militarnej dla Ukrainy, były jednoznaczne. Nie ma sygnałów, rzeczywistych sygnałów o tym, że taka broń czy taka amunicja wyjeżdża z Ukrainy. Inną kwestią jest to, że część ukraińskich przedsiębiorców, część ukraińskich polityków,
która wyrastała w systemie skorumpowanym, do dzisiaj się tych schematów zachowania nie pozbyła. Rok temu, kiedy zaczynaliśmy mówić, czy ukraińscy eksperci zaczynali mówić o tym, jak wygląda pomoc Zachodu Ukrainie i jak Ameryka przygląda się temu, co Ukraina robi z pieniędzmi, wtedy już pojawiło się hasło, że Amerykanie będą bardzo, ale to bardzo uważnie przyglądać się, czy te pieniądze nie są rozkradane. I my widzimy w tej chwili, że te działania są bardzo skuteczne, to znaczy na Ukrainie został zmontowany bardzo mocny system śledztw dziennikarskich, instytucje ujawniające korupcję nawet na najwyższych szczeblach władzy działają i pokazują, i to jest mechanizm, który pozwala wyczyścić Ukrainę z tego, ja bym powiedział, błota, które w Ukrainie było i funkcjonowało od dawna. Wojna zmusza Ukrainę dzisiaj do tego, żeby się tego pozbyć. Również procesy integracji europejskiej będą temu pomagały. Także ja bym patrzył na to jako na pewien czynnik czy etap w procesie leczenia ukraińskiego systemu politycznego i gospodarczego z choroby, jaką jest korupcja. Słyszeliśmy też, że delegacja amerykańska udała się niedawno do Kijowa, by też faktycznie sprawdzać te sprawy korupcyjne. Na koniec chciałem pana zapytać o znikające ukraińskie dzieci w Polsce, bo jest taki raport, że w Polsce przybywa około 300 tysięcy dzieci z Ukrainy i połowa z nich nie chodzi do polskich szkół. Z deklaracji rodziców wynika, że obowiązek szkolny realizują w postaci szkoły online ukraińskiej, ale tego faktycznie nikt w praktyce nie jest w stanie sprawdzić. Czy myśli pan, że teraz, kiedy zbliża się druga rocznica wybuchu wojny, te przepisy jakoś powinny zostać zmienione, ewentualnie czy nie powinno to być jakoś tam sprawdzane? Jednak jeżeli dziecko przez 2 lata na przykład nie uczestniczy w obowiązku szkolnym, to może mieć bardzo szerokie konsekwencje. Zgadzam się z panem zupełnie, jest to duży problem. Z danych opublikowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej wynika, że ponad 150 tysięcy dzieci ukraińskich, dzieci uchodźczych, jest poza polskim systemem. Około 180 tysięcy jest w polskim systemie edukacji. Czyli prawie połowa tych dzieci nie uczęszcza do polskich szkół, to znaczy nie socjalizuje się, nie ma bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami z Polski. Czasami te z rówieśnikami z Ukrainy. Dokładnie, często też oczywiście przez to nie mówi w języku polskim, a na pewno przydałoby im się też taka znajomość języka. Zdecydowanie tak, i to jest problem. Niestety muszę powiedzieć, że jest to wina i władz polskich, i władz ukraińskich. Dlatego, że początkowo władze ukraińskie nie zachęcały dzieci ukraińskie do tego, żeby włączały się w system edukacji w Polsce, tak sugerując, że grozi to pewną ich polonizacją czy denacjonalizacją. Natomiast władze polskie nie zrobiły niczego systemowego, żeby te dzieci włączyć w system edukacji w Polsce. To znaczy polskie szkoły, my mamy już 3. rok szkolny, gdzie obecność dzieci uchodźczych z Ukrainy jest znaczna. To znaczy na początku było prawie 200 tysięcy dzieci, w tej chwili jest około 186 tysięcy dzieci uchodźczych czy ze statusem uchodźcy w polskich szkołach, z tak zwanym polskim, z ukraińskim PESEL. I my nie mamy żadnych rozwiązań systemowych. Nie wprowadziliśmy do szkoły ani żadnych zmian, modyfikacji programu nauczania, ani dodatkowych możliwości nauczania języka ukraińskiego, czy nawet dodatkowych możliwości inkulturacji tych dzieci, wprowadzenia w środowisko dzieci polskich. My po prostu ten okres uznaliśmy, że wystarczy, że dzieci będą chodzić do szkoły, będziemy ich wspomagać przy pomocy różnych organizacji, działań trochę zastępczych, a nie systemowych. I niestety mamy nałożenie się błędu i władz polskich, i władz ukraińskich, a za ten błąd płacą dzieci. Czyli uważa pan, że powinno to się zmienić, tak? Jeżeli do porozumienia. Absolutnie uważam, że to nie powinno, to trzeba koniecznie zmienić, dlatego że te dzieci trzeba koniecznie włączyć w polski system szkoły, ale też polska szkoła musi dostosować się do tego, że pojawią się w niej w tej chwili 500 000 dzieci z Ukrainy, bo w tyle mniej więcej o takiej skali mówimy. Mówimy o 286 tysiącach dzieci ukraińskich, które są w tej chwili w polskich szkołach, to są dzieci migrantów, plus dzieci uchodźców, to jest 286 tysięcy według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej jeszcze z
jesieni tego roku i mówimy o 150 tysiącach dzieci ukraińskich, uchodźcach, które nie są w polskim systemie szkolnym. My mamy 500 000 dzieci i de facto nie mamy żadnych działań, które potrafią coś z tym zrobić. Nie pół, no ponad 400 tysięcy dzieci, przepraszam, pomyliłem się z matematyką. No ale tak jak pan powiedział na początku, były pewne obawy, tak, czy to nie będzie, żeby jednak te dzieci były w systemie ukraińskim, tak, a pan się tego by obawiał, że jeżeli one zostaną, dzieci, które mieszkają w Polsce, zostaną wprowadzone w ten polski system edukacyjny? Czy to jest jakieś zagrożenie, uważa pan? Ja się obawiałem faktu, że jeżeli jeden z najważniejszych modeli edukacji w Polsce wobec tych dzieci był model ich asymilacji narodowej, bo taki model preferowała część polskiego systemu edukacji. Poprzedni minister edukacji, Przemysław Czarnek, był zdecydowanym zwolennikiem modelu asymilacji narodowej, a nie inkulturacji, a nie modelu, który integrowałby dzieci, czyli narzucanie im pewnej opowieści o Polakach i Ukraińcach, którzy mają różne statusy, są jedni lepsi, drudzy gorsi i tak dalej. To, co jest modelem asymilacyjnym, nie do przyjęcia dla Ukraińców dzisiaj, to ten model był niebezpieczny. Ale mamy teraz nowy rząd, nową panią minister. Czy to rozumiem, że tutaj inaczej pan do tego podchodzi, tak? Niż do. Znaczy, ja bym chciał zobaczyć konkretne sygnały, konkretne działania, które pozwolą mi wyciągnąć wniosek, że zaczynamy myśleć o tym, żeby budować taki system, który będzie inkorporował te dzieci w otwartą polską wielokulturową szkołę. I o takiej szkole w Polsce mi się marzy. O taką marzę. Przy oczywiście pełnym szacunku do tego, że są to dzieci z Ukrainy i mają pewnie często ukraińskich rodziców oczywiście. Serdecznie panu dziękuję za rozmowę, dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Mirosław Skórka, prezes Związku Ukraińców w Polsce, był moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Państwu również dziękuję za dziś, dziękuję bardzo i zapraszam na jutrzejszy Fakt Live i w imieniu Michała Pietrzaka zaczynamy punktualnie o 12:00. Dobrego dnia.